Zdrowia, szczególnie dla podatnika amerykańskiego. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, Trumpa wplatają w rozdawnictwo. Teraz zaczyna mówić, że będzie potężne dawanie pieniędzy obywatelom. No, problem jest taki, że nawet jeżeli każdy dostanie 1000 czy 2000 dolarów, no to ci, co pracują, oddadzą w podatkach 2000, czyli dwa razy więcej, a ci, co nie pracują, nie oddadzą nic. Także znowu jest redystrybucja pieniędzy. No, nie ma co mówić o wirusie korona. Już dużo jest powiedziane, może jutro, może pojutrze. W sklepach się uspokaja. W Stanach gubernatorzy i politycy też się powoli uspokajają. Także myślę, że za 2-3 tygodnie wszystko zacznie wracać do normy. No ale Sanders, komunista Bernie Piasecki Sanders. No, zawsze mówiłem, że to by była makabra, chociaż nieprawdopodobna, żeby on był kandydatem kandydatem z ramienia Partii Socjalistów Demokratów, no a to, żeby został prezydentem, wygrywając z Trumpem, no to praktycznie było niemożliwe. To szanse na to były praktycznie zerowe. No. Bernie Sanders, komunista, i on już jest od kilkudziesięciu lat komunistą. Tyle tylko, że problemem jest to, że facet po prostu pociągnął za sobą, przeciera ścieżki, no 78 parę lat, ale jednak 2020 to jest przygotowanie na 2024. No i 2024, no to już jeden tam butt geek, młody homoseksualny major czy burmistrz małego miasteczka 100-tysięcznego, no to właśnie krzyczeli, że on 2024, no jest możliwe, że będzie kandydatem, no i możliwe, że będzie wybrany, bo to jednak Trump będzie już po drugiej kadencji, no i w 2024 roku, no to jednak republikanin walczy przeciwko socjalistom, demokratom bezpośrednio. Ta druga kadencja Trumpa, no to jest troszeczkę inna. No, pierwsza była normalna, uczciwa, wygrana, 60 milionów go wybrało. No i teraz Bernie Sanders się zastanawia, co ma robić, no bo w zasadzie trzecia przegrana, wybory we wtorki są, bardzo często we wtorki. No i teraz we wtorek właśnie przegrał na Florydzie, w Illinois i w Arizonie. Jego menadżer powiedział, że senator musi porozmawiać ze swoimi poplecznikami, z ludźmi, którzy go popierają, ale to musi zabrać trochę czasu i że Sanders bardziej koncentruje się na wirusie korona i na pandemii i powiedział, że w zasadzie teraz to wszystko jest przesuwane, no bo na przykład w Georgii miało być w przyszłym tygodniu te wybory wstępne, a przesunęli je na maj. Sanders był w Waszyngtonie, no bo ciągle jest senatorem, poza tym, że chce być tym kandydatem na prezydenta, no to był w Waszyngtonie i tam, kiedy się jego zapytali, co on mówi, myśli na temat całej tej kandydatury, no to się zdenerwował, mówi, co do kanędzy, mi głowę zawracacie tym przyszykowywaniem do wyborów, jeżeli ja mam problem teraz z tym, żeby nie było jakiegoś gospodarczego upadku, no i żeby ludzie nie umierali, także po prostu widać, że zdenerwowany i nerwy mu puszczają i krzycząc na reporterów też mu nie pomogło.
Bo on wraca do Vermont. Vermont, no to jest, jak się popatrzy, jak to jest wschodnie wybrzeże, to jest Nowy Jork, Washington, Boston, tu jest Kanada. No to Vermont jest mniej więcej tu, nie jest przy oceanie, tylko z tej strony. Tu jest Nowy Jork, tu jest powiedzmy Kalifornia, tu jest Washington State. No to on wraca do Vermont na trochę, żeby się tam zastanowić, co się dzieje. No cała jego kompania no to przestała puszczać ogłoszenia cyfrowe na Facebooku, również na innych kanałach społecznościowych, no ale również przestali rezerwować czas swoich kampanii wyborczych w telewizji. Jego przedstawiciel powiedział, że te kasowanie tych ogłoszeń politycznych na Facebooku i na innych platformach oraz ta telewizja, no to jest to, że oni po prostu mają ograniczone ilości pieniędzy, no i oszczędzają je na przyszłość. Po wtorku, kiedy przegrał tyle w tylu Stanach, no nie zaadresował żadnej mowy do tych swoich wyborców, zwolenników i tak dalej. No, także to jest dosyć też nieładne, ale na Florydzie, tam gdzie te ogólne wybory są dosyć ważne, no to Joe Biden wygrał w 70 hrabstwach, także to jest większy, wygrał na Florydzie 39%, także to jest potężna przewaga. Biden ma teraz 1153 reprezentantów, czyli tych ludzi, którzy będą 1153 delegatów, którzy są, powiedzmy, już no, przypisani, że mają na niego głosować. Sanders ma 863 delegatów, tak? Potrzeba 1991, bo to jest prawie 4000. No i teraz żeby Sanders wygrał, no to wszystkie te pozostałe te wybory, które będą od teraz, musiałby wygrywać 40% przewagą, no to jest w zasadzie niemożliwe. I wybory w 2008, 2016 były dużo bliższe niż teraz. Biden po prostu jest też dinozaurem, starym politykiem, no ale demokraci się zorientowali, że jednak komunista na 2020 nie jest najlepszy. No i ja przypuszczam, że oni po prostu planują totalny atak na 2024. No Biden wyszedł, no i zaczął się umizgiwać do zwolenników Sandersa. On powiedział, że no my się różnimy ogólnie rzecz biorąc jak to osiągnąć, ale mówi, my mamy podobne cele. Powiedział, że cele dotyczące zdrowia, cele dotyczące klimatu, no i cele dotyczące uczelni czy kosztów uczelni, to on mówi, to mamy te same z Sandersem. Także taktyki są różne, ale mamy wspólny punkt widzenia. No i właśnie w Chicago Dan Lipiński, no to był ostatni demokrata, który w zasadzie był przeciwko skrobankom, także że miał spojrzenie antyaborcyjne, no i został wywalony we wtorek właśnie przez mniej niż 2%, czyli 2500 głosów. No i tacy tradycyjni konserwatyści, chrześcijanie, pracująca klasa demokratów, którzy wybrali Lipińskiego, on po prostu traci
no jest coraz mniej tych ludzi, no i wybrali ostatnio właśnie jego, a przed nim jego ojca, no ale teraz to już nie ma tych ludzi, ci ludzie zostali po prostu wyeliminowani, jest po prostu totalna wymiana. Lewactwo nie toleruje nikogo, kto się nie przyklaskuje skrobankom. I wszyscy ci narodowi postępowcy, właśnie jak Bernie Sanders, no, czy Aleksandra Ocasio-Cortez, oni przysięgli właśnie, że będą likwidowali tych swoich ludzi, którzy nie idą po linii partyjnej. Dwa lata temu gubernator Giuliano i kongresmen Luis Gutierrez nazwał Lipińskiego właśnie dinozaurem i on powiedział, że tacy ludzie to w zasadzie powinni być w muzeum, a nie w polityce. No, Joe Biden dla odmiany, no to on jest kameleon albo śliski Joe, bo on przez całe życie był przeciwko temu, żeby podatki federalne fundowały, czy tam finansowały kliniki skrobankowe. No a z zeszłego lata po prostu zmienił swój punkt widzenia, no bo po prostu, żeby zaspokoić swoich wyborców, no to ludzie przyspawani do koryta, no mówią to, co wyborcy chcą usłyszeć, no tylko po to, żeby być przy tym korycie. Jak wspominałem, na Florydzie Biden wygrał 309%, w Illinois wygrał 23%, w Arizonie 12%. No i Biden w sumie to wygrał w każdym stanie, to wśród mężczyzn, wśród kobiet, wśród białych i niebiałych, wśród tych, którzy mają ukończone wyższe studia i tych, którzy nie mają, czyli po prostu taki cały przekrój. No to wygląda jeszcze na to, że alternatywa do komunisty Bernie Sandersa spowodowała to, że ludzie się sprzysięgli przeciwko Berniemu Piaseckiemu Sandersowi. No ale czy to jest dobre, czy nie? No chyba no idą po prostu z maczugami zatłuc kapitalizm, wolny rynek, brak ingerencji rządu we wszystko, no bo demokraci, powiedzmy, na Florydzie no to 55% powiedziało, że musi być narodowa służba zdrowia, 33% powiedziało, że prywatna służba zdrowia starcza, w Illinois 61% powiedział, że musi być narodowa służba zdrowia, a prywatna, za prywatną było 32%, w Arizonie było 58% za narodową służbą zdrowia i 34% za prywatną. No, na pewno wszyscy ci, którzy pracują, wszyscy ci, którzy mają jakieś ubezpieczenia, no to wolą te prywatne płacić na ubezpieczenia prywatne, no bo jest lepsza służba medyczna, i zdają sobie sprawę, że jeżeli się zacznie państwowa służba zdrowia, płacić będą tyle samo albo jeszcze więcej niż do tej pory, a będą dostawiać mniej albo dużo mniej. Także Bernie Sanders powoli chyba odlatuje, no Joe Bidena popiera większość tych kandydatów, no bo na początku tych kandydatów to było około tam 18-20, popierają tego środkowego czy centrowego kandydata. No Joe Biden też nie wygra z Trumpem, ale jednak to, co narozrabiał Bernie Sanders, to te nasiona, które on rzucił,
2024 będzie makabryczny rok politycznie. Koronawirus, no jeszcze 2-3 tygodnie, tak jak wspominałem, wszystko się poprawi. Ludzie siedzą w domu na razie, nigdzie nie wychodzą. No, ja robię swoje filmiki tak, jak robię. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.